No elo, ja jestem Hania S., a Światowa Organizacja Zdrowia donosi, że naukowcy planują wprowadzić uzależnienie od gier do międzynarodowej klasyfikacji chorób. Czy to oznacza, że już niedługo siedzenie w Fortnite albo tworzenie budowli w Minecrafcie będzie diagnozowane przez psychiatrów jako zaburzenie psychiczne? Zacznijmy obalając pewne stereotypy, bo nie tylko nastoletni chłopiec spędza czas z padem. Przeciętny gracz przeznacza na tę czynność minimum 6 godzin tygodniowo. Jego średni wiek to 34 lata, a aż 40% populacji tej stanowią kobiety. Jakie są ich motywacje, poza dobrą zabawą oczywiście? Badacze twierdzą, że najsilniejszy jest motyw społeczny, czyli chęć przebywania w grupie, bycia częścią czegoś większego. Czyli tutaj mówimy o grach online z innymi użytkownikami. Dalej jest też chęć osiągnięcia czegoś znaczącego i przeżycia czegoś niesamowitego. Wow! Od razu was uspokoję. To nie jest tak, że ogólnie wszystkie gry to zło, w ogóle nie należy tego robić, bo to po prostu staczasz się wtedy i że każde wejście na platformę będzie tylko potwierdzeniem, że trzeba nas wysłać na odwyk. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Jak ja to lubię mówić, wszystko byle w granicach zdrowego rozsądku. Swoją drogą, aktualnie prowadzi się też badania nad tym, czy aby gry wideo nie pomagają leczyć takich chorób psychicznych jak Alzheimer albo zaburzeń popędu, na przykład ADHD. Ale choć wszyscy wiemy o alkoholizmie czy też narkomanii, niewielu zdaje sobie sprawę z uzależnień behawioralnych, które nie są związane z przyjmowaniem konkretnej substancji, a z zachowaniem. W spisie DSM-5 z uzależnień behawioralnych wyróżniono jedynie zaburzenie uprawiania hazardu. Natomiast do tak zwanej sekcji trzeciej, opisującej propozycje zaburzeń, które wymagają dalszych badań, dodano również zaburzenia grania w gry komputerowe lub internetowe, ale niejednoznaczne z hazardem. Są tam również kompulsje związane z internetem samym w sobie, zakupami, seksem, pracą, czy też, uwaga, fiksacją na punkcie zdrowego odżywiania i ćwiczeń. Ja zawsze wiedziałam, że coś jest nie tak z tymi sportowymi świrami. Co ciekawe, niedawno ja, badając powtarzalność samookaleczeń, doszłam do wniosku, że te teoretycznie tylko behawioralne i niezwiązane z żadną substancją psychoaktywną kompulsje, nałogi, to mechanizmy ściśle związane ze ścieżkami dopaminergicznymi i serotoninergicznymi, czyli pobudzają układ nagrody i lub służą do regulacji negatywnego afektu. Wytwarzają się wtedy też takie związki jak adrenalina czy noradrenalina. A więc niby nie przyjmujemy do organizmu etanolu czy THC, jak w przypadku alkoholu lub narkotyków, a jednak w naszym organizmie wytwarzają się substancje, które modyfikują funkcjonowanie naszego mózgu. I to oraz negatywne konsekwencje uzależnień behawioralnych to główne dowody na to, by różne uzależnienia behawioralne zostały wpisane do ICD-11, który ma wyjść w tym roku. Już powstał opis tego, jakie objawy będą uważane za świadczące o występowaniu uzależnienia od gier. Cześć. No to powiedzmy sobie, jakie muszą być spełnione wymagania, aby zakwalifikować granie jako zaburzenie psychiczne. Bo jak już mówiłam, to nie jest tak, że granie jest złe. Nie tak ogólnie. Ale nałogowe zatapianie się w nim już tak. Przede wszystkim, jak w każdym uzależnieniu, chodzi tu o utracenie kontroli, w tym przypadku nad tą czynnością. Staje się trudna do opanowania, kompulsyjna, patologiczna i nie prowadzi już do uzyskania przyjemności, a niestety do pozbycia się złego samopoczucia, ponurego nastroju czy zaniżonej samooceny. A to wszystko skutkuje szeregiem negatywnych konsekwencji. Według propozycji do DSM-5 uzależnienie to jest analogiczne do innych uzależnień behawioralnych, a je diagnozuje się, gdy minimum 5 z poniższych kryteriów zostaje spełnione w ciągu jednego roku. W tym przypadku, po pierwsze, możemy stwierdzić, że osoba ma obsesję na punkcie gier, ciągle o nich myśli. Po drugie, ma objawy odstawienne, kiedy nie gra.
To tak jak alkoholik, który nie może pić, nagle wpada w dół, czuje się coraz gorzej, jest nieswoi. Po trzecie, następuje wzmocnienie tolerancji, czyli osoba musi grać coraz więcej i więcej, żeby się zaspokoić. Kolejnym takim kryterium jest to, że nastąpiła próba zmiany tego, żeby przestać grać lub ograniczyć to granie, ale się nie powiodła. Kolejny objaw to stracenie zainteresowania swoimi innymi hobby. Kolejny ważny podpunkt to wtedy, gdy osoba jest świadoma tego, że ta czynność negatywnie wpływa na jej życie, a nadal jej nadużywa. Następnie uzależniony też często kłamie na temat korzystania z gier. A także, gdy osoba czuje niepokój lub poczucie winy, w każdym razie jest to silna, negatywna emocja, ucieka właśnie w gry, że są one taką odskocznią. No i ostatnie, gry ingerują w relacje towarzyskie tej osoby, czyli przez nie relacje z bliskimi się osłabiają lub wręcz są odcinane. Już idziesz? Ale nie zabieraj lampy ze sobą, dobra? To zaburzenie nie weszło jeszcze do oficjalnego spisu chorób, ale chyba wszyscy wiemy, że gry coraz częściej porywają ludzi w swoje sidła. Nie mówimy tu oczywiście o wszystkich graczach, ale ta część, która ich nadużywa i korzysta z tej rozrywki w sposób patologiczny, traci swoje życie w sposób podobny do uzależnianych na przykład od alkoholu. Badacze twierdzą, że to zjawisko będzie coraz silniejsze, dlatego warto mieć tę świadomość. Absolutnie nie uważam, że gry trzeba odstawić, a najlepiej w ogóle spalić z całym sprzętem. Świat nie jest taki zero-jedynkowy. Niemniej jednak warto zwracać uwagę na to, w jaki sposób korzystamy z tej rozrywki i po prostu robić to rozsądnie. Trzymajcie się, pa! A kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu: grasz w zielone?